Przechodzimy dalej do sesji, druk numer 454. Proszę Państwa, jest to druk autorstwa zarządu. Projekt uchwały. Paragraf 1. Rada Dzielnicy wnioskuje do Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu o wykonanie analizy możliwości realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą parking wewnątrz pętli tramwajowej na Salwatorze. W uzasadnieniu Państwo widzicie, czym się kierowaliśmy. Nie ukrywam, że nad projektem uchwały pracował Pan Marek Golonka, macie załącznik graficzny do niego. To jest oczywiście taka koncepcja wstępna. Nikt nie mówi, że inaczej to nie ma wyglądać. Chodzi o to, żeby zarządca drogi dokonał analizy w ogóle, czy taka możliwość istnieje i czy w ogóle jest sens dalej zabiegać o to, żeby taki parking powstał. Czy ktoś z Państwa ma pytania? Proszę bardzo, Pan Marek. Mam pytanie, czy tam ta droga za tą kołę mocno się mieści? Tak, to jest, to znaczy według mapy, nie? No. Nie będę patrzyłem, tak, no, rzeczywiście, jak to wygląda. Jest około 2-3 cm między skrajnią taboru jednej strony i tej jednej, tam oczywiście się ładował ten na ten tor awaryjny, prawda? Tak, 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 no to i normalny ruch też tam mówię, zawody. Poczekaj na jedzenie, ja życzę wyjedzie obok. No tak, to dalej wierzę, to nie stoi nawet. To znaczy, tam jest taka sytuacja, że tam jest mniejsza między światłami. I w momencie, tam w środku nigdy praktycznie nikogo nie ma. Bo jest zatrzymany przed pętną, czyli zjazdem, nie? I później jest, wszyscy wyjeżdżają, bo jest światło dłużej tam to drugie. Czyli nikogo nie ma. W związku z tym nawet jak te pierwiski się tam zatrzymali, jak to chłopi jedzą, no to się wyjedzie tak. Nie tylko, że chodzi mi o to, czy jak on tam wyjedzie, czy po prostu będzie z tyłu miejsce, bo... Ja może odpowiem tak. Właśnie my nie wnioskujemy budowy, tylko wnioskujemy analizę. I to, czy się zmieści, czy się nie zmieści, to się zmieści pojazd, czy nie, to właśnie dokona tego zarządca drogi, który nam odpowie. Czy jeszcze jakieś pytania? To jedno, że to jest przedmiar. Cenna i ważna inicjatywa, a przy okazji udałoby się być może w przyszłości zlikwidować ten dziki parking, który samoistnie powstał na miejsca przy klasztorze. Tak, powstanie. Znaczy, jeśli można co do dzikiego parkingu, to uważam, że tam jest około 15 samochodów i trzeba się dobrze zastanowić. Jak trzeba ewentualnie obejść? Potrzebuję trochę. Ale zrobić, żeby tam jednak, bo proszę nie stawić w błocie, tylko na tym, na przykład. Dobrze, Szanowni Państwo, to jest osobny temat. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania do projektu uchwały? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, tym razem uchwała została przyjęta.